Cześć, z tej strony Gosia, tu czytam i zapraszam Was na czytelnicze podsumowanie 2019 roku. Jak zwykle postaram się opowiedzieć Wam o najlepszych książkach, które przeczytałam w tym roku oraz o moich największych rozczarowaniach, ale do tego przejdziemy później. Ponieważ bardzo trudno byłoby mi porównać literaturę dziecięcą z prozą dla dorosłych i z reportażem, jak zwykle podzieliłam sobie książki na kategorie. No i w ramach tych kategorii zrobiłam takie zestawienie top najlepszych, przy czym ta kolejność, ona nie jest przypadkowa, ale nie należy się do niej jakoś szczególnie przywiązywać. Jeżeli chodzi o takie ogólne podsumowanie, to rok 2019 był dość słaby pod względem czytelniczym. Miałam dość dużo takich kryzysów, zdarzały się miesiące, gdzie przeczytałam dwie książki, co od dawna już mi się nie zdarzało. I jeżeli chodzi o ilość, to było tak sobie, jeśli chodzi o jakość, również było dosyć przeciętnie, dlatego że kiedy robiłam to podsumowanie, to najwięcej było tych książek, które były w porządku, które mi się podobały, ale nie były niczym nadzwyczajnym, nie były na tyle ciekawe, żeby tutaj o nich wspomnieć. Więc w sumie ułożenie tej listy nie było trudne. Niedużo było też książek naprawdę złych, natomiast w sumie udało mi się przeczytać 68 pozycji, co, jeżeli porównamy z poprzednimi latami, jest wynikiem dosyć słabym, natomiast no też nie jest tak, że nie mam Wam o czym na tym kanale opowiadać. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszej kategorii, jaką jest komiks. Na trzecim miejscu znalazły się dwa tomy, szósty i siódmy, Kota Rabina, autorstwa Joana Sfara. Są to kolejne tomy jednego z moich ulubionych komiksów, opowiadających o przygodach kota, który należy do rodziny Rabina i który obserwuje różne zachowania ludzi, w zabawny sposób je komentuje, a wszystkie one jakoś krążą wokół religii oraz wokół relacji pomiędzy różnymi religiami wśród mieszkańców Maroka. Kot Rabina cały czas trzyma poziom i cały czas warto po niego sięgać. Na drugim miejscu Patience Daniela Klausa. Bardzo lubię Klausa i jego bohaterów, takich trochę nieprzystających do rzeczywistości, którzy próbują odnaleźć swoje miejsce w świecie, który nie traktuje ich zbyt dobrze. Tak samo było w przypadku Patience i jest to też komiks, który wyróżnia się bardzo ciekawą fabułą, naprawdę wciągającą. Do końca nie wiemy, jak cała historia się skończy i jest to też trochę nietypowe dla Klausa, który raczej tworzy takie opowieści obyczajowe, a mniej spójne historie trzymające w napięciu. Tym razem zaryzykował i faktycznie mu się to udało. I na pierwszym miejscu absolutna klasyka komiksu, pierwsza powieść graficzna, przynajmniej pierwsza nazwana w ten sposób, Umowa z Bogiem Willa Eisnera. Mam tutaj na myśli nie pojedynczy komiks Umowa z Bogiem, tylko cały zbiór pod tym tytułem komiksów opisujących historię mieszkańców Bronxu i jednej kamienicy. I na podstawie jednej ulicy możemy zaobserwować wszystkie zmiany, które miały miejsce w Nowym Jorku, to jak zmieniali się mieszkańcy, jak zmieniała się też ranga dzielnicy. Bardzo ciekawa historia o ludziach, ale przede wszystkim historia o mieście i o tym, jak to miasto się zmienia. Kolejna kategoria to literatura dziecięca. Niezbyt dużo czytałam literatury dziecięcej w tym roku, trochę więcej słuchałam i właśnie na trzecim miejscu Matylda Roalda Dahla, koniecznie w audiobooku czytanym przez Kate Winslet. Jest to historia dziewczynki, która posiada pewne niezwykłe zdolności, jak na swój wiek i w ogóle jak na dziewczynkę, człowieka. Jest to opowieść bardzo taka tajemnicza, miejscami ciepła, miejscami przerażająca. Jest to historia, którą ja już kiedyś czytałam i teoretycznie nie włączam nigdy w podsumowania książki, które już kiedyś czytałam. Natomiast no, do końca nie byłam przekonana, czy ja Matyldę przeczytałam, czy nie. Poza tym słuchanie jej w audiobooku było tak nowym doświadczeniem, że postanowiłam, że warto ją tutaj wyróżnić. Bardzo zachęcam do poznawania Dahla w oryginale. Na drugim miejscu ogromne zaskoczenie. Lolek Adama Wajraka. Opowieść o psie przygarniętym przez Wajraka i jego dziewczynę Nurię. Opowieść bardzo prosta, ale mówiąca o tym, o czym musimy pamiętać, kiedy decydujemy się na przygarnięcie psa i jak te relacje człowieka i psa mogą wpłynąć na całe życie zwierzęcia. Bardzo smutna, wzruszająca historia, którą również przesłuchałam w audiobooku i łzy kapały mi podczas zmywania naczyń do zlewu. Ja zwykle nie przepadam za takimi
czułymi i wzruszającymi historiami o zwierzętach. W tym wypadku zrobiłam wyjątek i byłam bardzo zadowolona. No i na miejscu pierwszym książka, o której opowiadałam Wam stosunkowo niedawno, czyli Śnieżna siostra Mai Lunde. Przepięknie ilustrowana, wzruszająca opowieść, też z taką tajemnicą, może trochę przewidywalna, ale jednak jeżeli chodzi o tę literaturę współczesną dla dzieci, jest to pozycja, na którą na pewno warto zwrócić uwagę. Następna kategoria to klasyka. Tutaj też nie miałam jakiegoś szalenie dużego wyboru. Myślę, że muszę po więcej klasyki sięgać w następnym roku. Wyróżniłam trzy pozycje. Na trzecim miejscu Horace McCoy i Czyż nie dobija się koni. Krótka powieść o bardzo ciekawej konstrukcji, która dzieje się praktycznie w jednym miejscu podczas jednego wieczoru, gdzie mamy do czynienia z konkursem tanecznym i bohaterowie cały czas są w ruchu, a to, jak ta powieść jest napisana, bardzo dobrze ten ruch oddaje. Świetna powieść egzystencjalna, taka, która naprawdę skłania nas do rozmaitych przemyśleń i która jest naprawdę fantastycznie napisana. Na drugim miejscu oczywiście nie mogłoby być inaczej, Grona gniewu Steinbecka. Cały czas sięgam po Steinbecka i coraz bardziej przekonuję się, że jest to pisarz, po którego warto sięgać i który jak najbardziej mi odpowiada. Grona gniewu to opowieść kompletna, opowieść o kryzysie, opowieść o problemach, które spotykają bohaterów na każdym kroku. Bardzo trudna, smutna i dobijająca, nie pozostawiająca za dużo nadziei. Natomiast fantastyczny język Steinbecka, bardzo prosty, bardzo taki dobitny, a równocześnie kreacje bohaterów, którzy wydają się być prawdziwi i bardzo tacy nam bliscy, kiedy czytamy tę książkę. Muszę przyznać, że wciąż, gdybym miała wybrać, to Myszy i ludzie są jak na razie moją ulubioną pozycją Steinbecka, ale po następnej jego powieści na pewno będę sięgać. Mam nadzieję, że już niedługo. I na pierwszym miejscu, chyba nie będziecie zaskoczeni, Dracula Brama Stokera, czyli powieść, która bardzo mnie zaskoczyła, która trochę mnie przestraszyła i wprowadziła w taki niezwykły nastrój tajemniczości podróży przez Karpaty, która charakteryzuje się świetną akcją, bardzo takimi plastycznymi opisami i nic dziwnego, że stała się wyznacznikiem dla powieści o wampirach, takim właściwie niedoścignionym wzorem na wiele, wiele lat. Kolejna kategoria to non-fiction. Zwykle, kiedy sięgam po reportaże czy książki, no w tym wypadku popularno-naukowe, bo tutaj też się taka znalazła, nie jestem rozczarowana. W tym roku bywało różnie, ale oczywiście byłam w stanie wybrać cztery takie pozycje, które zapadły mi w pamięć. Po pierwsze, Dziwne przypadki ludzkiego mózgu, autorstwa Sama Kina. Książka opowiadająca o tym, co siedzi w naszej głowie i co odpowiada za to, jacy jesteśmy. Bardzo dobrze napisana, tak przechodząca od anegdoty do wyjaśnienia naukowego, ale równocześnie cały czas biorąca pod uwagę niewiedzę czytelnika i tłumacząca wszystko w bardzo prosty sposób. Książka dla laików, ale taka, która jest zbiorem naprawdę wielu ciekawych informacji. Kolejna pozycja to Wilki Wajraka. Kolejna książka Wajraka na mojej liście. Nie sądziłam, kiedy sięgałam po tę pozycję, że tak to się skończy. Jest to opowieść o długiej i trudnej relacji autora z wilkami, o tym, jak walczył ze swoim strachem, o tym, jak nauczył się poznawać te zwierzęta i doceniać ich obecność w swoim najbliższym otoczeniu. A równocześnie jest to krótka historia tego, jak wilki były odbierane, jak były traktowane głównie w Europie i takich właśnie relacji człowieka i zwierzęcia, które jak żadne inne jest obciążone różnymi skojarzeniami, negatywnymi mitami i po prostu takim ludzkim lękiem. Na drugim miejscu Wojciech Tochman, Pianie kogutów, Płacz psów, czyli opowieść o Kambodży, kolejna książka z serii opowieści o ludziach doświadczonych ludobójstwem, o tym, jak żyje się w Kambodży po upadku reżimu Pol Pota, jak ludzie radzą sobie z doświadczeniami właśnie związanymi z wojną, ale również jak żyją w skrajnej nędzy, biedzie, bez dostępu do lekarza, bez dostępu do czystej wody. Jest to naprawdę bardzo poruszająca historia, a jeszcze do tego napisana świetnym językiem, bardzo prostym i takim dobitnym. Nie ma tutaj żadnych zbędnych zdań, dostajemy tak naprawdę samo ludzkie doświadczenie i cierpienie przefiltrowane przez wrażliwe oko autora. Jak zawsze po Tochmana warto sięgać.
A za najlepszy reportaż tego roku uznałam książkę, o której być może już nie pamiętacie, dlatego że była to pierwsza książka, jaką przeczytałam w 2019 roku. Czas krwawego księżyca Davida Grana. Jest to opowieść o tym, jak starano się pozbawić Indian ich ziemi, dlatego że okazało się, że na ich terenach, na które wcześniej zostali zepchnięci, które były terenami nieciekawymi, nieurodzajnymi, odkryto ropę. I tutaj oprócz tego, że mamy taką historię zabójstw i kompletnego braku skrupułów ludzi, którzy postanowili właśnie za pomocą morderstwa przejąć ziemię osagów, mamy tutaj też historię początków FBI, tego jak rozwijało się Federalne Biuro Śledcze. Mamy wspaniałego bohatera, który jest jak bohater powieściowy i prowadzi nas przez tę historię i naprawdę jest takim człowiekiem poszukującym sprawiedliwości. I jest to historia, która aż prosi się o ekranizację filmową. Z tego co wiem, to właśnie Martin Scorsese ma nakręcić film na podstawie tego reportażu. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, bo może to być naprawdę świetna rzecz. Dla mnie jest to gotowy scenariusz filmowy, historia fascynująca, wciągająca, jak powieść awanturnicza, a równocześnie non-fiction. Wszystko to, czego szukam w reportażu w jednej książce. I teraz pewnie kategoria, na którą najbardziej czekacie, czyli ta taka kategoria ogólna, dotycząca prozy, którą przeczytałam. I na początku zacznę od książek, które być może nie są najlepsze wśród tych, które przeczytałam, ale dostarczyły mi najwięcej rozrywki i jestem bardzo zadowolona, że udało mi się po nie sięgnąć. Po pierwsze to Stephena Kinga. Świetny horror, ale tak naprawdę powieść inicjacyjna. Bardzo rozwinięte wątki obyczajowe. Nie jest to powieść idealna, ma pewne wady, o których możecie się przekonać, kiedy obejrzycie moją recenzję. Natomiast siedzi mi cały czas w głowie, uwielbiam bohaterów, których nakreślił King. I była to pierwsza moja horrorowa powieść Kinga, więc myślę, że bardzo dobry początek przygody z tym autorem i będę dobrze te lekturę wspominać. Oprócz tego udało mi się przeczytać w całości, a właściwie dokończyć czytanie sagi o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, o której też opowiadałam Wam w osobnym filmie, więc nie będę się tutaj jakoś bardzo rozwijać. Muszę przyznać, że Wiedźmin stał się naprawdę ważnym elementem mojego czytelniczego życia. Bardzo dobrze wspominam lekturę tych powieści. Często wracam do nich myślami, no oczywiście też a propos serialu, który się pojawił. No i jest to na pewno taka powieść, która bardzo mnie zaskoczyła, bo nie sądziłam, że stanie się dla mnie ważna, a jak najbardziej taką jest. Jest to też jedna z tych pozycji, do których myślę, że za jakiś czas chciałabym wrócić, przynajmniej do niektórych książek albo do fragmentów. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze spędzony czas. I skoro jestem już przy fantastyce, to tutaj chciałabym wyróżnić jeszcze opowiadania Anny Kańtoch pod tytułem Diabeł na wieży. Jeżeli podoba Wam się Wiedźmin, to myślę, że opowiadania Anny Kańtoch również powinny przypaść Wam do gustu. Dominic Jordan jest świetnym bohaterem, poszukiwaczem przygód, ale też takim właśnie no, swego rodzaju łowcą tajemnic. Bardzo ciekawy bohater, bardzo sprawnie napisane opowiadania, świetny język, to jest to, co moim zdaniem wyróżnia Annę Kańtoch na tle twórców polskiej fantastyki i mam nadzieję, że po kolejnej książki będę sięgać. I teraz takie top of the top, tak naprawdę najważniejsza będzie pierwsza trójka, ale jeszcze chciałam wyróżnić jedną książkę, która nie jest idealna i pewnie nie będę o niej pamiętać jakoś bardzo długo. Jest to Przyjaciel Sigrid Nunes. Jest to książka o literaturze tak naprawdę, o kobiecie, która dziedziczy po swoim zmarłym, tragicznie samobójczą śmiercią przyjacielu wielkiego doga, którym się opiekuje i z jednej strony opisuje relacje człowieka i zwierzęcia, ale z drugiej odnosi się do swojej relacji z literaturą, pisaniem, do tego, co właściwie pisanie jej daje. Bardzo zgrabna powieść, jeżeli chodzi o treść, jeżeli chodzi o konstrukcję, to trochę chaotyczna i dlatego nie jest to pozycja idealna, ale myślę, że jest to taka książka, co do której mogę powiedzieć, że chciałabym takie książki czytać. To znaczy jest to typ literatury, który bardzo mi odpowiada, więc jeżeli możecie mi polecić coś podobnego, to jak najbardziej nie krępujcie się, komentarze są Wasze. Jest to taka książka, o której cały czas pamiętam, do której wracam myślami, choć wiem, że nie podobała mi się ona chyba aż tak bardzo, jak wszystkim osobom, które mówiły o tej książce i umieszczały ją właśnie wśród najlepszych przeczytanych w tym roku.
I teraz pierwsza trójka. Nie mam wątpliwości, że te trzy powieści są absolutnie świetne. Po pierwsze, Pępowina, Maygull Axelsson. Książka przeczytana niedawno i pierwsze moje spotkanie z pisarką, która być może stanie się jedną z moich ulubionych. Już to widzę, ponieważ styl, w którym piszę, bardzo mi odpowiada. Jest to taka bardzo kobieca opowieść o relacjach rodzinnych. O tym, na jakie trudności natrafiają relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi, o tym, jakie urazy, tajemnice rodzinne w sobie nosimy i jak one na nas wpływają. Jest to książka napisana takim językiem, że można w niej podkreślać praktycznie każde zdanie. Czyta się to rewelacyjnie, mamy tutaj taką atmosferę tajemnicy, stopniowo dowiadujemy się, co spotkało główną bohaterkę. I to odkrywanie historii przy równoczesnym poznawaniu bardzo ciekawie nakreślonych bohaterów sprawia, że jest to książka, którą czyta się bardzo przyjemnie, mimo dość trudnego tematu. Jest to z pewnością powieść bolesna, taka, która naprawdę daje do myślenia, ale równocześnie powieść taka wciągająca i dająca ogromną czytelniczą przyjemność. Na drugim miejscu Euforia Lily King, powieść, która bardzo mnie zaskoczyła, bo nie byłam pewna, czy mi się spodoba. Jest to opowieść o antropologach, którzy badają rdzennych mieszkańców Nowej Gwinei, a równocześnie wdają się w taką relację, no można powiedzieć, pewnego rodzaju trójkąt miłosny. Opowieść doskonale napisana. Mamy tutaj fantastycznie pokazany klimat Nowej Gwinei. Za każdym razem, kiedy mówię o tej książce, przypominam to, że miałam wrażenie, jakbym tam była, jakbym czuła to gorąco, oblepiające zapach, takie bzyczenie much, które praktycznie słychać, kiedy czyta się tę książkę. Jest to faktycznie takie totalne doświadczenie literackie. Bardzo dobrze napisana, bardzo ciekawa i również też zostająca po lekturze na długo. I teraz pierwsze miejsce, top of the top, Dziewczyna z kombini Sayaki Muraty, czyli króciutka i bardzo prosta opowieść o dziewczynie, która pracuje w kombini, czyli w takim sklepie całodobowym ze wszystkim w Japonii. Główna bohaterka Keiko jest zdecydowanie osobą, która no, sytuuje się gdzieś w spektrum autyzmu. Najbezpieczniej czuje się, powtarzając te same czynności w sklepie, a równocześnie musi się mierzyć z tym, że wszyscy z tej jej bezpiecznej rutyny próbują ją wyrwać, że przestaje przystawać do społeczeństwa, wymaga się od niej, żeby miała chłopaka, żeby wyszła za mąż, żeby urodziła dzieci i jakoś wpisała się w ten model życia, który jest najbardziej pożądany przez Japończyków. Jest to historia o tym, że nie zawsze musimy się dopasować, o tym, że nie zawsze historia musi się kończyć takim klasycznym happy endem i że to szczęście dla każdego może być zupełnie czymś innym. Bardzo mądra książka, świetnie napisana, pełna humoru, mimo dość poważnej tematyki. Jest to taki przykład lektury idealnej, ale też takiej książki, która jest zupełnie inna od tego, co czytam na co dzień, która naprawdę bardzo mnie zaskoczyła i jeżeli jeszcze jej nie czytaliście, to gorąco polecam. Myślę, że jest to naprawdę zasłużone pierwsze miejsce w tym roku. I to tyle, jeśli chodzi o najlepsze książki. No i teraz przejdziemy do rozczarowań. Zawsze podkreślam, że to niekoniecznie jest zła literatura. To po prostu książki, które nie przypadły mi do gustu i takie, które rozczarowały mnie, bo wymagałam od nich czegoś więcej. I zaczniemy od klasyki. Bardzo rzadko klasyka trafia do rozczarowań. Tutaj postanowiłam jednak wyróżnić dwie pozycje. Po pierwsze, trzy powieści Knuta Hamsuna, Pan, Wiktoria i Marzyciele. To powieści, których po pierwsze już kompletnie nie pamiętam, bo nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia. Po drugie, ciężko mi się je czytało, byłam dość mocno nimi znudzona i nie dostrzegam w nich niczego poza bardzo dobrym językiem i opisami, co mogłoby mnie skłonić do tego, żeby jeszcze po Hamsuna sięgać. Bardzo duże oczekiwania miałam co do takiego no, klasyka literatury skandynawskiej i no, jednak zdecydowanie się zawiodłam. Nie mogę powiedzieć, że były to beznadziejne powieści i strata czasu, ale oczekiwałam czegoś zdecydowanie lepszego. Kolejna pozycja to niestety Wilkie Collins i jego Armadale, powieść, co do której miałam bardzo duże oczekiwania. Byłam przekonana, że mi się spodoba, no a okazała się największą porażką wiktoriańskiego października.
Jest to opowieść, w której nie mamy ciekawych bohaterów, którzy jeszcze dodatkowo prowadzeni są przez Fatum, więc robią różne głupie rzeczy tylko dlatego, żeby autorowi złożyła się fabuła, którą sobie zaplanował. Nie jest to książka, moim zdaniem, warta poświęconego na nią czasu, a tego czasu trzeba trochę poświęcić, bo jest ona dosyć gruba. Nie wykluczam, że jeszcze po coś Wilkiego Collinsa sięgnę, ale również nie zachwycił mnie język, nie zachwyciło mnie to, że nie ma w tej powieści za dużo poczucia humoru i dystansu, jest ona napisana koszmarnie serio, czego ja w przypadku takich opowieści trochę takich awanturniczo-romansowych nie jestem w stanie wybaczyć literaturze. Nad kolejną pozycją długo się zastanawiałam, bo mam poczucie, że to trochę niesprawiedliwe, że trafia do rozczarowań, ale jest ona, no jakby nie patrzeć, rozczarowaniem. Nie zdążę, Olgi Gitkiewicz, czyli reportaż o, no właśnie, teoretycznie o problemach z komunikacją i transportem publicznym, a w praktyce trochę o wszystkim i trochę o niczym. Kompozycyjnie nie leży mi ta książka, mimo że podoba mi się styl Olgi Gitkiewicz, mimo że byłam zachwycona tematem i może właśnie dlatego, że bardzo dużo sobie obiecywałam po tym temacie, no jest to rozczarowanie z zaznaczeniem, że to nie znaczy, że ta książka może Wam się nie spodobać, bo ona wcale nie jest bardzo zła, po prostu ja oczekiwałam czegoś więcej i cały czas mam nadzieję na coś więcej, że Olga Gitkiewicz da sobie trochę więcej czasu i pokaże nam się w końcu w jakiejś książce, która w pełni wykorzysta potencjał, który ona niewątpliwie ma. To nawet pewnie nie jest najgorszy reportaż, który przeczytałam w tym roku, ale taki, co do którego właśnie miałam największe oczekiwania, które nie zostały spełnione. I tak naprawdę dopiero te dwie książki, o których powiem teraz, uważam za bardzo słabe, kompletnie mi się nie podobały i to są tak naprawdę największe rozczarowania roku 2019. Po pierwsze, Ta Harry Mafii i A Very Large Expanse of Sea. Książka młodzieżowa o bardzo ciekawej tematyce, dlatego że mamy tutaj młodą dziewczynę, muzułmankę, która spotyka się w szkole z różnymi przejawami rasizmu. Niestety fatalne jest tutaj wykonanie. Bohaterka jest nieciekawa, nie ma nic do powiedzenia. Mamy wątek romansowy, który w żaden sposób nie rozwija się zaskakująco ani ciekawie. Książka jest zwyczajnie nudna, ale również napisana bardzo słabym językiem, pełnym powtórzeń. W kółko mamy te same sformułowania. No i oczywiście rekord świata w użyciu słowa wow w jednej powieści. Zdecydowanie książka, co do której musiałam się zmusić, żeby ją skończyć i cały czas miałam nadzieję, że czymś mnie jeszcze zaskoczy. Nie zaskoczyła mnie niczym. Także jest to taka pozycja, której nikomu nie polecam. No i właściwie byłaby to najgorsza książka, którą przeczytałam, gdyby nie to, że biorę poprawkę na to, że jest to książka młodzieżowa i powinnam od niej wymagać trochę mniej. Ja oczywiście patrzę na nią w kontekście literatury młodzieżowej i uważam, że można znaleźć dużo lepsze powieści dla młodzieży. Natomiast jednak książka napisana dla dorosłych, która również ma i kiepski język, i słabo zbudowaną fabułę, to mój numer jeden, czyli Zabójcza Biel Roberta Galbraitha, czyli tak naprawdę J.K. Rowling. Bardzo kiepska kontynuacja serii, którą ja bardzo lubię. Lubię bohaterów, którzy tutaj stali się dla mnie irytujący. Lubię to, jak opisywany jest Londyn w tych książkach. Bardzo mnie ciekawi, jak dalsze losy takie prywatne bohaterów będą się rozwijać. A w tej książce te właśnie prywatne wątki kompletnie przesłoniły fabułę. Jest to bardzo nieudany kryminał, który jest przede wszystkim nudny, a to chyba najgorsze, co można zarzucić takiej literaturze kryminalnej. Przed przeczytaniem tej powieści na pewno deklarowałabym, że będę sięgać po każdą kolejną książkę z serii o kormoranie strajku. Natomiast teraz nie jestem przekonana, czy mam ochotę czytać dalej. Bardzo zniechęciła mnie ta kiepsko napisana pozycja. I wygląda na to, że to już wszystko. Nie mam pojęcia, jak długi jest ten film. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do tego momentu. Koniecznie podzielcie się ze mną waszymi przemyśleniami, tym, jak oceniacie te książki, które ja wybrałam, ale również jakie były wasze najlepsze książki przeczytane w tym roku. Mnie zawsze takie listy interesują i zawsze są dla mnie inspiracją, żeby jeszcze coś sobie w następnym roku doczytać. I przy okazji dziękuję Wam za Waszą obecność, za Wasze komentarze, za liczne wyświetlenia i za to, jaką fantastyczną społeczność tworzycie wokół tego kanału. Jak zawsze zachęcam Was do subskrybowania, do obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!